Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Tak, kochani, to jest taki niezapowiedziany odcinek z Planetka. A to ponieważ nie znalazłem jeszcze jakiejś innej serii, którą moglibyśmy zastąpić na Drake Hollow. Tak jak wam wcześniej mówiłem, Drake Hollow będzie kontynuowane. To nie jest tak, że my rezygnujemy w tej chwili z Drake Hollow całkowicie, bo jednak tam jakaś fabuła jest, którą możemy sobie ograć, ale bardziej chciałbym z Drake Hollow zabrać się na streamach, które mam nadzieję już niedługo znów będziemy kontynuować z pełną pasją, gdzie może zrobimy jakiegoś giveawaya czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, skąd to mam. Wczoraj nagrywałem odcinek, a już nie pamiętam, skąd to mam. No nieważne. Wypijmy sobie wody, mamy jej sporo. Mamy trochę krzemu. Co ja chciałem robić? Wiem, co chciałem robić. Za chwilę, bo to było gdzieś tu. To było gdzieś tu. Za chwilę powinniśmy sobie odblokować z ciśnienia kolejny ekstraktorek rudy T2. 364 akurat ciśnienie, spoko. Poza tym mieliśmy jeszcze dzisiaj iść do pewnego miejsca. Minus 248, 42, 93. I to też sobie zrobimy, kochani. Właśnie nawet w tej chwili, tylko ja tutaj to porozgarniam. Wiem, że znów robię pierdolnik. Nic nowego. Pamiętam też, że mieliśmy iść pozbierać troszeczkę tych... A nie wiem, czy to się w ogóle... Tak, to chyba się nam nawet zrobiło na mapce. Tylko nie wiem, czy to przypadkiem nie jest właśnie ten kanion, w którym byliśmy. O, ciekawe. Ciekawe, to jest ta miejscówka. Dobra, sprawdzimy to. Sprawdzimy jak najbardziej. Co to jest? To jest kamień. To jest kamień. Sprawdzimy to jak najbardziej. Nie ma problemu, tylko pytanie, czy nam się uda znów zrobić tego buga. Czy nam się uda znów zrobić tego buga z przejściem nad skałami? Pewny nie jestem, no ale spróbujmy. A i owszem, chyba się udało. A i owszem, chyba się udało. Nie możecie powiedzieć, że to nie jest świetny sposób na przechodzenie tędy. Ja wiem, że może to jest trochę oszustwo, no ale w ogóle coś się z tą grą dzieje, widzę. O, co tu się dzieje? Tędy nie przyjdziemy? Tędy nie przyjdziemy. No właśnie, kochani, i to tak właśnie wygląda, że w tej chwili Drake Hollow zostaje zawieszony. Ale na pewno nie opuszczony, więc się nie martwcie. Drake Hollow oczywiście będziemy sobie tutaj grać. Nawóz T2, nawóz zwykły, no fajno. Fajno. Zabieramy to. Jakaś taka nagroda dla nas jest. Przynajmniej to. Pytanie też, czy przypadkiem to, co my teraz idziemy odkryć, nie jest czymś... Bo tu była kapsułka z powietrzem? Była. O, było niebezpieczne. Czy to jest jakiekolwiek przejście? No właśnie, to jest pytanie za mnie. Nie! Żyję. I'm alive. Żyję. Pytanie, czy to nie jest miejsce, w którym już byliśmy, bo to też tak może być. I zresztą, kochani, też zastanawiam się, czy by się nie przenieść gdzieś tutaj w okolicy, bo naprawdę ten wodospad jest piękny. Nadal nie odpowiedzieliście mi, czy to, co znaleźliśmy na górze, było właśnie tym sekretem, który chcieliście zobaczyć i o którym mi mówiliście. Ale ogólnie jakoś mało komentarzy ostatnimi czasy jest. Dobra, powietrze sobie ogarnijmy. I gitara. Myślę, że jeszcze kiedyś sobie zrobimy, nie wiem, czy streama z Planet Crafter'a i może sobie pogarniamy właśnie takie skrytki, jak tam dalej i tym podobne. Na razie nie mam na to czasu, lecimy z fabułą, żeby nie zanudzać rozgrywki, żeby nie zanudzać tej rozgrywki. Czekajcie, bo się zgubiłem. To było tu na dole gdzieś. Wow. A jak tam zejść na dół? Przypadkiem tu nie było zejścia na dół? Ciemno. Znamy ten biom, bo już tu byliśmy, ale... mikrochip, testera, uran... Dupa. Ten bioplastik możemy wziąć i w sumie uran. No właśnie, to jest ten biom grzybowy. Tu jest ten biom grzybowy. Magdes. Magdes nam jest niepotrzebny na daną chwilę. Pamiętam, że tu było gdzieś zejście od tych podziemi. O, właśnie tutaj. No i dobrze trafiłem.
Właśnie w to miejsce mieliśmy się udać. Tylko pytanie, czy twórcy coś tutaj dodali podczas naszej, znaczy do czasu naszej ostatniej wizyty w tym miejscu. Od ostatniej wizyty w naszym miejscu, w tym miejscu. Boże, Shiro, co ty gadasz? Sorki, ja dopiero wróciłem z pracy i w sumie nagrywam to na dzień. No za 2 godziny to będzie się w sumie publikować, więc się troszkę spieszę. Wow, tego chyba tu nie było. Otrzymano schemat, ekran informacyjny, informacje orbitalne. Cóż to jest? Otwórz ołtarz strażników. Klucz strażników. Wydaje się, że to dziwne urządzenie służy do otwierania mechanizmu. Wow. Ale jakiego mechanizmu? Klucz strażników. Co i tyle? Chyba tak. Ale jakiego mechanizmu? A to jest inne. F12, 464, 497. 497, tak? 464. Gdzieś w tą stronę. 464, 49. No ja zaryzykuję. Zaryzykuję i spróbujemy się jakoś tam dostać, ale... To jest tu. Wow, tego nie było na pewno. Tego nie było na pewno. Byliśmy w tym miejscu. O kurde. Co my tu mamy? Wow! Ej, no tutaj to nas na pewno nie było. Ciekawe, czy to będzie tlen. Krytyczny poziom. Wiadomość. Słuchaj. Najpierw uderzyło nas podobieństwo. Byliśmy prawie tacy sami. Nasi naukowcy powiedzieli nam, że to dlatego, że nasze ciała niebieskie były identyczne pod każdym względem, więc nasza ewolucja, choć niezależna, była podobna pod każdym względem. To było jak spotkanie z kuzynem, o którym nigdy nie wiedziałeś. Bracia nazywali nas nawet, gdy zaczęli lądować na Trea. Kilka statków kosmicznych, które zamieniły się w dziesiątki, i powoli nasze zmartwienia rosły. Nasze główne różnice kryły się głęboko w środku. Biologicznie byliśmy identyczni, ale nasze umysły zostały ukształtowane inaczej. Z powodu losu czy z natury. Faktem jest, że kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, było już za późno. Strażnik, rok niewiadomy. Wiecie co? Mówcie co chcecie. Zaraz tu wrócimy. Tu nie mogę używać tego. Musimy zrobić na szybko sobie kapsułkę. Tytan. Żelazo, pewnie jeszcze jest jeden tytan. Krzem też się chyba przyda, prawda? Z tego co pamiętam, to tak. Żelaza dużo. Sam tytan. Wow, ile stópek. Pana Tuska weźmiemy. No dobra, kurde, bo tutaj się robi niebezpiecznie. Magnes, tytan. Tytan, magnes. Kobalt sobie zbierzemy również, bo chcę zrobić przy okazji kapsułki tlenowej, dopiero tam sobie wejść. A kobalt się przyda. Czy my możemy już to zrobić? Tak. Tylko jeszcze jedno żelazo nam będzie potrzebne, prawda? Chyba tak. O, no, będzie. Dobra, uran, żegnam. Jedno żelazo jeszcze, tu jest. Nie zauważyłem, ale też z wodą nie stoimy najlepiej. Dobra, zbudujmy sobie tu kapsułkę, o ile się da. Może być i to. Może być i to. Pyk. I co możemy zrobić jeszcze w tym miejscu? Żelazo, krzem. To jest tytan. Krzem już mamy. Kobalt sobie zbieramy przy okazji. Z wodą, kurde, ta woda mnie martwi. Ta woda mnie martwi.
Pal licho jedzenie, ale woda mnie martwi. Tego żelaza, to jest naprawdę tutaj lipa. O, jest. Już możemy robić? Możemy. Stacja rzemieślnicza, tam kurde, z tą wodą to jest... No nieciekawie, nieciekawie. Nieciekawie. Ogrzewasz te cztery. Niski poziom nawodnienia, no właśnie. A to, żeby sobie zrobić... Żelazo, krzem, magnes. Żelazo, krzem, magnes. Żelazo jest, krzem i magnes. Magnes też gdzieś tu widziałem. Bo nawet był tu. I krzem jeszcze. Tylko czy to zdąży się ogarnąć? No właśnie nie jestem pewien. Otworzy się. Coś tam się tworzy. Ekstraktor rudy T2. Świetnie, o to chodziło. Kurczę, czy ta woda zdąży się zebrać? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Jeden lód. Mam taką nadzieję, bo jak nie, no to zginiemy z pragnienia niestety. To jest grawitacja! I to taka normalna. Taka normalniuśka. Dobra, tutaj było jeszcze przejście. No ta woda chyba się nie zdąży zebrać. Po tylu latach wszystkich cierpieniach postanowiliśmy opuścić naszą ojczystą ziemię. Idź jak najdalej, aby zbudować nowy dom. Daleko od terroru, daleko od walki, daleko od nich. Pozostać w ukryciu i żyć tak jak przez wieki. Starannie wybraliśmy miejsce, w którym mogliśmy być bezpieczni. Zabraliśmy ostatnie z naszego gatunku na nasz największy statek i pewnej pamiętnej nocy wyjechaliśmy. Uciekają od niekończącego się nienasycenia bardziej niż oni sami. Strażnik. Kurde, a jak nie będzie tej wody? Boję się trochę. Krytyczny poziom nawodnienia. Ach, huk, będzie co najwyżej pierwsza śmierć. Wow! Tego to nie spodziewałem się, naprawdę. Tylko pytanie, czy my tu możemy przejść? Jest gra zapisana? Zapisana. No i pierwsza śmierć. Wyjdź do menu głównego. Czytaj. Czyli wiemy, że tam się prędko nie dostaniemy. Tam jest w ogóle pewnie tylko i wyłącznie taki... Czy wiecie, to jest ogólnie taka... stawka fabularna, początkowa, czyli że no wiemy, że coś tutaj na tej planecie było. Coś na tej planecie było. Kurde, no my zginiemy z pragnienia. Ewidentnie zginiemy z pragnienia. Ta woda się nie zbierze, nie zdąży. Ta woda się nie zdąży zebrać. Nie ma szans. Błagam, proszę. Nie ma szans. No właśnie, z wody też niestety umieramy jak... No, umarłeś i upuściłeś część swojego ekwipunku, no niestety. Ale... Ej. No jak upuściłem? Halo! Gdzie jest mój ekwipunek? A tu jest mój ekwipunek. Ej, to jest dobry sposób na... A nie. A, wycwanili się cwaniaczki. Kurde, no tak mało wody zabrakło, no. Dobra, no pierwsza śmierć, kochani. Aj, to już jest zablokowane, już nie ma nawet opcji wejścia. No spoko, spoko. Dobrze wiedzieć. Rozumiem, że wody się nie doczekamy tutaj, no trudno. I reasumując, była tutaj rasa czegoś. Rasa jakichś istot, które
miały wspólnych przodków? Coś w tym stylu. Co to było? Szanga. Tak, nas nie interesuje. I rozumiem, że istoty te uciekły z własnej planety, zostawiając te istoty, które do nich przybyły. My tutaj byliśmy wtedy. Tak, my tu byliśmy. Pytanie, czy są jeszcze jakieś miejsca? Rozsiewająca nasiona rakieta, świetnie. I tędy chyba nawet wylatywaliśmy wcześniej. Czy nie? Czy nie? Tak. Tak czy nie? O co? Tak czerwono się zrobiło. Halo? No to chyba pierwszy na polskim YouTubie mogę wam zaprezentować wątek fabularny Planet Crafterze. Hihihihihihihihihi. Zeolit. To w sumie grając w tej chwili tutaj mamy możliwość zrobienia teraz w sumie ekstraktorów rudy T2. To byłoby bardzo ciekawym posunięciem. Wow, to nie tu. Chyba się zgubiłem. Wow. Wow, 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 wow. To znów umrę z pragnienia? To będą jaja. Ej, serio, się znów pogubiłem. To tam było! Puck. Nie, że o dwa nie ma, to jeszcze nie mam wody. Nie mam wody. Niski poziom nawodnienia, no świetnie. O, teraz biorę wodę na wyprawę. Tlen to się nie martwi, o tlenu mamy jeszcze tam buteleczki dwie, więc spoko. Tak, Shiro, spierdziel się, jasne. Nie, no raczej dolecimy. Co prawda użyjemy jednego tlenu, ale raczej dolecimy. Niski poziom tlenu. Naprawdę ta mapka zaczyna się robić przyjemna. Ta mapka zaczyna się robić przyjemna. Kapsułka tlenowa, pyk. Kapsułka tlenowa robi bry. Bry, bry, bry. Coś tu się zrobiło, coś tu się zrobiło. Świetnie. Okidoki. To teraz musimy opróżnić się. Wypróżnić się. Wypróżnijmy się dobrze. I wydaje mi się, że będziemy musieli również sobie zrobić nowe skrzynki. O, chyba lecą rakietki. Oh yes. Nasionka to w ogóle jest pierdolnik, to nic nowego. To nic nowego. O, jak się trzęsie, trzęsie się. Trzęsie mi się ekran. Nic nie widzę. Uuu, niedobrze mi się robi. Jak się trzęsie. Wiertło T4. No właśnie, bo tu jest jeszcze informacje orbitalne. Osm i krzem. Czy my mamy w ogóle osmu więcej? Nie mamy osmu więcej. Tylko te trzy sztuki. Niedobrze. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Przestań się cząść! Się nie mogę skupić. Nie mogę się skupić. Niski poziom pożywienia. Pręt super stopu i dwa pręty irydowe. Super stop. Nie mamy tego, ej! Halo, halo! Zaawansowana stacja, co już mieliśmy? Ekstraktor gazu. Może ten pręt super stopu się robi tutaj?
Zaraz sobie zjedzmy. Tu jeszcze mamy sporo miejsca. Ale czy tu by się robiło? Nie. Raczej nie. No właśnie. Gdzie się robi pręt z super stopu? W sumie nie pomyślałem, że może mi czegoś brakować. W sumie nie pomyślałem o tym. Ogrzewacz T4. 538, nie, no to jest bez porównania. I wcale nie jest jakoś trudne do zrobienia. Manipulator DNA. It's growing. Odblokowano osiągnięcie. A, bo już mamy roślinność. Teraz mamy etap drzew. Coś się zmieniło? Trochę trawy tam porosło. Ale tak to się nic nie zmieniło. Czym robi się te super stópki? Kręty z super stopu. Zbiornik tlenu T4. Ej, no nie wiem. It happens, nie wiem. Manipulator DNA. To wiemy, jak zrobić. Biolaboratorium, biokopuła, biodom T2. Czy my mamy to zrobione? Chyba mamy. Tak, mamy z tej strony i biodom z tamtej. No, ale jak zrobić ten pręt? Ja o czymś nie wiem. Czy coś tu mogę sobie odblokować? Teleformacja. Dopiero za 40 MTI odblokujemy sobie pręt super stopu. To ja bym mógł go szukać do usranej śmierci. Rozsiewacz drzew T2. I tylko ekstraktor rudy T3 nam został w sumie. No to luz bluz, spoko. Wiadomości żadnych nie mamy. No wychodzi na to, że musimy sobie zacząć robić ekran informacyjny. Orbitalny. Ekran orbitalny. Co było trzeba na to? Magnes. Magnes. Gdzie jest magnes? Ja mam latarkę włączoną. Kompas. Mamy kompas. I tu był potrzebny osm i krzem. Nie to. Krzemu nie mamy. Ani grama nie mamy krzemu. Ale tu chyba był. Jedna sztuka. Od cholery. Dobra. Możemy to zrobić. Information Intervention. Sobie zrobimy tak tutaj może. Z boczku. Widok planetarny. Jak to wygląda? Są rakiety informacyjne. Satelita GPS T2 i jedna sztuka. Rakiety przyciągające asteroidy 5 razy. Rakiety chroniące pole magnetyczne 6 razy. Rakieta na roślinny raz. I to daje nam 5000, 6 i 1000. A szczerze powiedziawszy, czy mi jest to potrzebne? Nie. Teraz nam się pręt odblokuje. Jeszcze 20 tylko. No i świetnie. No i świetnie. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie. Skoro już tu jesteśmy. Pozbierajmy ten cały pierdolnik, bo... O Jezu, przepraszam, przeklinałem. Bo mamy za mało miejsca. Mamy za mało miejsca tutaj. Krzem i żelazo. Żelazo to mamy aż na to teraz. Żelazo mamy aż na to. Co ja z tym żelazem mogę robić? Chyba nic mi innego nie zostaje, jak zrobić specjalne. Ale nie, no. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Będę musiał jakoś sobie to zwiększyć. To jest 4x4, a tu jest... Nie, to też jest 4x4. Chyba, że się wycwanie. Ej, to nie jest głupie, to nie jest głupie. To nie jest głupie. Mamy od cholery żelaza, prawda? Tak, mamy od cholery żelaza. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby troszeczkę tą naszą bazę zaktualizować. Co prawda... Początkowo nie będzie to zbyt piękne i powabne, aczkolwiek... Aczkolwiek, czy to jest jakaś różnica?
A, tylko z tych stron można. Też bez rewelacji. No i pyk. Mamy wejście na górę. To jest ten bioreaktor. Nie bioreaktor. Termo. Nie! Jądrowy reaktor. Od cholery tytanu. No. Dawaj. Czy ty musisz być taki nienormalny? O. No i git. No i git. No nie wiem, co on odwala. Naprawdę. Nie mam pojęcia, co on odwala. Jemu się coś nie podoba. Tobie się coś nie podoba, naprawdę. Chyba jeden tytan. Jaja. Po prostu jaja. Czemu ta gra mnie tak nie lubi? Właśnie. Możemy już to robić? Może? Co? Ile super stópek potrzeba na jeden pręd super stopu? A ile tych super stopów potrzebujemy? Cały jeden. Mówiąc, że mi się to nie podoba, to jest jak nic nie mówić. Ale okej. Nie mam magnezu. Tu jest magnez. Dobra, nie stracę, bo super stópek nie mam żadnych. Aluminium. What? Zeolit. Trzeba to odnieść. Trzeba to odnieść. Aluminium. Zaraz tam się miejsce zrobi, spokojnie. Zaraz tam się miejscóweczka zrobi. Pyk. Pyk. No i teraz nie masz, Shiro, jednej super stópki, ale okej. Zaraz będzie. Krzem, krzem. Magnes, magnes. Tytan, tytan. Kobalt, kobalt. A teraz ten krzem weźmiemy. Od razu ten krzemik sobie weźmiemy. No i od razu też dwie sztuki aluminium. I robimy pierwszy ekstraktor. Bo chyba do tego jeszcze coś było potrzebne, prawda? Nie, 8 i 2 pręty, dobra. 8 i 2 pręty, to nie to. Znów leci cholerstwo. To jest to atakujące cholerstwo, dobra. Wow! Serio, coś nas atakuje. Coś czerwonego. Amciu, amciu. Wstawaj mnie w nos. Widzicie, bo to nic nie daje, tylko w nas strzela. No i teraz nie wyjdziemy, no. Jak to mówią, chuj bombki strzelił, choinki nie będzie. Słyszę, żelaza czy tytanu. Spokój się! Ja pierdziu. Ale to jest irytujące. Już skończyłeś? Coś, strzela dalej. O, wyszło? Wyszło nawet. Wyszło mi bok. No i tak, skończyłem robotę na zewnątrz, się skończyła też jej fala. Świetnie. To się skończyła jej fala. Kobalt. Jedna sztuka. O, no i fajnie. I bardzo fajnie. Dobra, ale mamy już wszystko potrzebne do zrobienia ekstraktora rudy T2. I nawet 8 potrzeba tyle samo. Weźmy to. Ups. No i zobaczmy. Ekstraktor rudy T2. Uj, tu już jest większa. Wydobywa stricte żelazo. Tylko nam żelazo już nie jest potrzebne aż tak.
Więc nie wiem, no. Rozbierzmy to. Rozbierzmy to, bo nam się to nie przyda. Musimy tak. W sumie to ja źle zrobiłem. Skoro ten ekstraktor rudy tutaj sobie stał, to niech sobie stoi dalej. Bo on nam w żaden sposób nie przeszkadza. A niech sobie tam robi, co tam sobie chce. Przeszkadza nam za to ekstraktor rudy, który jest tutaj na irydzie. Bo on nie zbiera praktycznie nic. Tak jest prawda. 3 irydu zebrał. To jest dużo. To nie jest dużo. A jeżeli to jest lepszy ekstraktor rudy, najlepiej jakby jeszcze można było go postawić gdzieś tu. Czy on zbiera? Nie zbiera. Też się go nie da postawić. To jest ekwipunek pełen, kurde. No dobra, niech będzie nawet tu. No i zbiera iryt, dobra. Nie jest źle. Ale ja to muszę pozbierać wszystko, bo to mi się nie przyda tutaj. To ma być stricte iryt, tylko i wyłącznie iryt. Nic mniej, nic więcej. W ogóle tam się chyba jeszcze... O Jezu, ja mam 30 minut odcinka. Tam nam się jeszcze zbiera... Co ja gadam? Nie, tam się zespawnował jeszcze ten... lód. Tam się zespawnował lód. Więc sobie to oczywiście zrzucimy tu. Magnes jest tu. Mogę oczywiście użyć sobie segregacji, ale Shiro jest głupi. Irydzik jest tutaj. No i kobalt. Kobaltu też mamy już sporo. No ale tego żelaza jeszcze więcej. Więc. Ja sobie to żelazo wezmę. I jeszcze na szybciorka przed końcem odcinka zróbmy sobie tutaj przejścia takie pojedyncze. Żeby... A, tytan jeszcze. Dobra, to nie zrobimy. To chyba nie zrobimy. Może zrobimy? Dobra, zróbmy. Niech stracę. Będzie dłuższy odcinek. Ilowy dłuższy odcinek. O, cyk. No coś leci? Co to było? Co to jest? Osm! Tu leci osm! Leć! Wow, dostałem osmem! Nie no, moi kochani, świetnie! Ale się schowajmy, mamy mało HP. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się, kochani, widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter i mamy 8, więc będziemy sobie dalej robić ekstraktory. Trzeba zapamiętać, że wszystkie rzeczy wleciały praktycznie do wody, no i w tym miejscu. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!